Uważam, że wyniki ostatniej trzeciej rundy piłkarskiej Ligi Mistrzów z zadowoleniem i optymizmem przyjęto zarówno w szwedzkim Helsingborgu, jak i w Śląsku Wrocław. Obydwie drużyny i obydwie ligi są mniej więcej porównywalne, dlatego zarówno mistrz Polski Śląsk Wrocław, jak i mistrz Szwecji Helsingborg mają mniej więcej wyrównane szanse przejścia do kolejnej rundy. Oczywiście pod warunkiem, że rozstrzygną na swoją korzyść najpierw mecze rewanżowe w drugiej rundzie Ligi Mistrzów. Śląsk jest o tyle lepszej sytuacji, że pierwszy mecz wygrał na wyjeździe w Czarnogórze z Budućnością 2-0. Z kolei Szwedzi zremisowali na wyjeździe w Walii z New Saints 0-0, ale jednak u siebie są faworytem. Myślę, że w trzeciej rundzie dojdzie do pojedynku Śląska z Helsingborgiem i jest to dobre losowanie dla wrocławian, ponieważ może mistrz Polski mógł trafić gorzej, choćby na Anderlecht Bruksela. Przy czym dobre losowanie nie oznacza, żebyśmy popadali od razu w hura optymizm i stawiali się w roli faworytów i już widzieli się w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów. Śląsk do meczów trzeciej rundy Ligi Mistrzów najprawdopodobniej przystąpi wzmocniony, ponieważ działacze finalizują właśnie transfer Dwaszwilego i Jodłowca z Polonii Warszawa. Ci piłkarze na pewno przydadzą się trenerowi Olesowi Lęczykowi, ponieważ w porównaniu do zespołu, który wywalczył kilka tygodni temu Mistrzostwo Polski, Śląsk jest nieco słabszy personalnie, ponieważ stracił wielu zawodników z podstawowej jedenastki. Myślę, że mistrz Szwecji to jest drużyna w zasięgu ekipy Oresta Lęczyka, ale pamiętajmy, że szwedzkie drużyny prezentują futbol wyjątkowo solidny, wzorowany na angielskiej lidze, ale dokładają oczywiście do tego własną konsekwencję taktyczną. I mimo, że nie ma w tym zespole żadnych gwiazd, to Szwedów nie należy absolutnie lekceważyć. Pozytywne jest to, że w Helsingborgu nie ma piłkarzy znanych w kadrze na mistrzostwa na Euro 2012. Był tylko rezerwowy bramkarz i Helsingborg tak naprawdę sławny jest z tego, że wychowankiem tego szwedzkiego klubu jest Henka Larsson, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii szwedzkiego futbolu, legenda Celticu Glasgow i Barcelony. Eksperci twierdzą, że Śląsk jest jednym ze słabszych mistrzów Polski z ostatnich lat. Ale jednak to Śląsk może być pierwszą naszą drużyną, która po 15 latach awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Właściciel klubu Zygmunt Solosz uważany jest za biznesmena z wielką intuicją i wielkim szczęściem. Być może to ten łód szczęścia Solosza zostanie przyłożony na piłkę nożną i Śląsk sprawi taką sensację, że to nie Lech, nie Legia, nie Wisła, a właśnie wrocławski klub jako pierwszy po 15 latach zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dzięki temu polski futbol klubowy zrobi krok w dobrym kierunku.